Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was w drugim odcinku z świątecznej serii z przygód w Mindgery lub Kroniki Mindgery, jak zwał, tak zwał. Jeszcze nie nazwałem odcinka, bo nagram drugi na zapas. Będą to dwa odcinki i lecąc dalej, w dzisiejszym odcinku mieliśmy oddać książkę Zielnik Znane i Sprawdzone Zioła panowi Asmarowi, dlatego udamy się do wioski i mu oddamy książeczkę. Zaraz, bo wody zaczyna mi brakować, to trzeba się wziąć napić. W ogóle teraz na dworze słychać, że ktoś chyba strzela tymi fajerwerkami. To nie wiem, czy jest to dobre, patrząc na to, jaki mamy teraz okres, okej. Została nam ostatnia możliwość jakby wypicia wody, w sensie ostatni łyk. Łyka. Dobra, teraz gdzie był ten budynek? O, tutaj jest, dobra. Czyli musimy mieć książkę w inwentory, ja mu ją daję i dostajemy nagrodę. Dobra, zobaczmy. Udało się, odzyskałeś mój zielnik znane i sprawdzone zioła z Mabal, ze starej wieży. Nie masz... Quest Asmar zakończony, jest! Zrobiliśmy pierwszego questa, jestem zadowolony, muszę przyznać. Znane i sprawdzone. Ze starej wieży, nie masz pojęcia, jaki jestem wdzięczny. Straciłbym bezpowrotnie całe lata badań, gdyby ten manuskrypt zaginął. Proszę, przyjmij tę skromną zapłatę. Dzięki twojej pomocy mogę nadal pracować nad odkrywaniem tajemnic i właściwości ziół i roślin z naszej okolicy. Jeszcze raz serdecznie ci dziękuję. Życzę ci powodzenia w dalszych wędrówkach i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze nasze ścieżki się przetną. Do zobaczenia, szlachetny podróżniku. A teraz pozwolisz, że wezmę swoją książkę, bo zapomniałem się oddać. To prawda. I co dostałem? Dostałem Bastion Fruit, Shielding i Uncraftable Potion. Chyba z tego potiona miało być coś innego, ale widzę, że nie wyszło. No cóż, no. Jak to mówi, no się nie poradzi. Ale dostałem Bastion Fruita i on daje Shielding. A tak z ciekawości, można coś zrobić z tym Bastion Fruitem? A nie, to po co? Czyli mogę jedynie to zjeść i mieć tarczę na... dobra, pasuje mi. Jakby dostaliśmy pierwsze jakby nagrodę za nasze trudy. I zobaczmy, co my tu mamy. Beetroot, any planks, 50 desek. Gdzie to jest? Any planks, stanę spectral arrow i o. No to mogę zrobić any ten. Zrobimy sobie kościka szybkiego. Będziemy mieli z tego strzały do naszej kuszy. Może ktoś tutaj buduje domek? Kto wie? Może akurat się tak zdarzy, że będę miał z tego... Dobrze, że tu jest ten dobry golem. Ja sobie pójdę spać przed domem. Bo nie ma to jak spać przed jakimś domem, przed drzwiami na łóżku. Dobra. No i mamy. Mamy sleeping baga i możemy ruszać dalej. Okej. Okay. Jest okazja! Ała! Ała! Dobra. Plus jest taki, że to co tutaj było, to nie jest na szczęście ten. Dobra. Summon fucking skeleton. Okej. Zabiliśmy. Mamy parę rzeczy. To jest jakiś ten. Snowbole mi nie są potrzebne. Mam łuk. To wyrzucę. O, jest wszystko git. Kim ty kurwa jesteś? Jakiś brutal. Uff, zabity. I co mamy z ciebie? Jakieś przedmioty. Dobra, wracając. Chłop chyba miał... A, skoro mu niby oddałem, to oddałem, niech będzie. Bone? Ała! Ty kurwa, niedźwiedź! What the fuck? Nie wiem, dlaczego niedźwiedź mnie zaatakował, ale mam z niego... Hyrber. Choć nie wiem, co tak naprawdę mógłbym z tym zrobić. To także ja to wrzucę, zjem sobie trochę chleba.
użyję od razu potiona, skoro dostałem instant healowego potiona w nagrodę. I mam zrobić deski. Ile tych desek? 50, dobra, no to bez problemu. O, nawet z nadwyżku, panie. Dobra. Oddawaj, ty daj mi to, ja sobie to rzucę. Super, poziom do przodu, nice. A teraz trzeba pójść z deskami do naszego tutaj pana nad panami. Gdzie to jest? To tam było tam na końcu, to tak, że bez problemu się tam dostanę. Oddamy questa i dostaniemy naszą pierwszą wypłatę. Dobra, gdzie to jest to? I chyba shift. Dostaliśmy pierwszy quest wykonany. Nice. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. W nagrodę dostać. Enchanted book, chleb za sugar i string. Za dwa emeraldy łuk power 1 i dwa... A, zniknął. Teraz jest, że za 4 emeraldy mogę dostać taki rzecz. Dobra. Ale my nie pójdziemy tutaj. Bo spojrzałem na mapę i widzę, że mamy parę ciekawych lokacji. Tutaj jakiś domek. I tutaj jakaś mieścina, wioska, cokolwiek jak zwał, tak zwał. Więc w dzisiejszym odcinku wybierzemy się w tamte strony. Także na razie żegnaj wiosko Mabal. Mabol. Albo jak to tam woli nazwać. Może ktoś lubi sobie tak nazywać wioski, że moje jaja, albo moje jajo. Albo moja piłka. Znaczy moja piłka. Ja myślę o jajach. Szkoda gadać. Dobra. Udajemy się do tej wioski. Już widzę tam dym stamtąd. I już widzę, że to jest chyba lokacja nie wygenerowana, tylko zbudowana, bo wątpię, żeby coś tak wyglądało. Wioska Mart. I to też należy do Królestwa Nenes. Ognisko. Jakiś villager. Witaj w naszej skromnej wiosce, Mart. Podróżny. Jestem Dede, rybak stąd. Żyjemy tutaj z połowów ryb, które później sprzedamy w dużej wiosce Mabal. Cała wioska chęci się wokół rybołówstwa i handlu z questowędki. Udaj się do Diony, by pomóc w połowach. Dobra, spokojnie, ale dajcie przeczytać. Jak widać teraz w trakcie tej ostrej zimy... Okej, cała wioska chęci się wokół, okej, handlu z naszymi sąsiadami. Jak widać teraz w trakcie tej ostrej zimy martwimy się o połowę spod lodu. Jedna z naszych wędkarek, Diona, akurat próbuje przebić się przez lód i złowić coś w zamarzniętej toni. Jeśli szukasz pracy, możesz pomóc jej przy połowach. Ona z pewnością przyda się dodatkowa para rąk. Jej z pewnością. W końcu od tych połowów zależy byt całej naszej społeczności. Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj coś dla siebie. Miłego pobytu. Dziękuję. Masz coś? Nie masz. Masz coś? Węgiel. Wezmę. Masz coś? Węgiel. Wezmę. Hehe, mam twoje węgle. Dobra, lecimy dalej, więc tak. Więc pójdziemy tak, żeby było, wiecie, klimatycznie. Ale wioseczka. Coś tutaj masz? Nie. Ale widzę, że rybołówstwo się powodzi. Węgiel. Tutaj coś? Nie, nie ma nic. Czy ta wioska jest tylko dekoracyjna i tylko jest sam węgiel? No zobaczymy. Tutaj nic. O, tutaj jest trochę rybek. Smażona rybka i trochę nici. Wezmę. Dobra, nic tu nie ma. O, ale mamy questy. I akurat za 5 węgla jest rybka smażona. No to weźmiemy. O, i trochę expa. Zacznijmy dalej. Za bułki ten dostanę spyglass. Tutaj dostanę enchanted book. Tutaj emeralda. No widzę, że mało tych questów jest. Bardziej takie właśnie tutaj rybackie widzę. Także podoba mi się. Podoba mi się, że coś takiego tutaj jest zrobionego, że... O, jest królestwo Nenes. I nawet są flagi. Dobra. Chyba chodzi o tamtą panią. Zaraz się dowiemy. Najpierw sobie poeksploruję, bo tu bardzo mi się podoba design tych budynków. Taki ała. Te jagody wezmę. Wracając. Wioski wyglądają tak typowo... No nietypowo. O tak. Zaraz. Ktoś tu zapomniał dać ci drzwi, kolego. Może ja ci zrobię drzwi, co ty na to? Chyba gdzieś tu są drzewa, co nie? Albo najwyżej przyjdę i wrócę z drzwiami. Czekaj, to ja ci zrobię drzwi, kolego. Nie będziesz mi tu biednym chodzić. Akurat ryby mam, to się najem. To dla mnie nie problem, panie. O, mamy tutaj te... rosnące te nad wodą, wiecie o co chodzi, dobra.
Woda jest zamarznięta, nic z nimi nie zrobię. Ale mogę zrobić cukier. Nie, nie mogę. Albo zaraz? Mogę. 9 cukru. Dobra. Nie wiem, na co się przyda. Ale może kiedyś ktoś będzie miał quest, że zrób dla mnie, że potrzebuje ktoś cukru, to akurat. Może jakiś piekarz czy inny, kto wie. Jakby podoba mi się to, że naprawdę już czuć, że tu sporo będzie do robienia. Kantin nie ma wody. Cukier tutaj, zamiast tego weźmiemy to. I co, mana... Mana regeneration? Jak? Tak. Tylko gdzie mam manę w ogóle tutaj w ekwipunku, przepraszam. Jabłka weźmiemy. Czy one coś dają z wody? Nie, ale chyba nutrition spada. Znaczy nie wiem. Jeśli się pytacie, co patrzę, to aktualnie się przyglądam. A tak, miałem drzwi zrobić, tak. I to jest 6. Tak, 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 tak. I damy mu drzwi, żeby miał jak se sypać. Przynajmniej jakiś plus dla wioski, w sensie plus dla mnie, bo będą mnie bardziej lubić. Chociaż nie wiem, czy tu jest system reputacji. A muszę przyznać, byłoby to ciekawe, ale to tylko jest w tym, custom NPC. Ale może kiedyś będzie taki dzień, że zobaczę custom NPC na 1.20. I my będziemy razem z tego żyć. O, coś takiego. Dobra, trzeba resztę okraść. Co to jest? A, designowo coś. Zobaczę w ogóle, czy mogę coś z tego... rybki emeraldzik. Dziękuję, najedzony będę. Coś z tego da się zebrać? To chyba było designersko. Nieważne, dobra. Tu mamy kogoś. Witaj. Duna. To ty jesteś połowicielką ryb. Masz jakieś wędki, wezmę sobie. Czekajcie, odpiszę, bo mi tu dziewczyna napisała. Chyba coś z questami nie działa. Dobra widzowie, przekazałem mapę anonimowemu twórcy. I zrobił co trzeba i teraz jak podejdę powinno być wszystko okej. Witaj podróżny, mam na imię Duna, jestem rybaczku z tej wioski. Przyszedłeś od Dede? Słyszałeś może, że mamy naprawdę poważny problem z połowem ryb przez tę grubą lodową skorupę na jeziorze. Ledwo udaje nam się wyciągnąć kilka sztuk. Aktualizacja do wędki, wyłów 15 łososi, dobra. Bez dobrego połowu nie będziemy w stanie wyżywić wioski, ani zarobić na sprzedaży ryb w Mabal. Czy mógłbyś mi pomóc? Potrzebna mi każda możliwa para rąk. Jeśli wspólnymi siłami uda nam się złowić choć odrobinę więcej ryb, podzielę się z tobą częścią zarobku i dorzucę się ze swoich pieniędzy. Co ty na to? Liczę, że we dwójkę sobie poradzimy z tą zamarzniętą tonią. Dobra. O, pada śnieżek. No może być problem, skoro teraz zaczął padać śnieg, ale próbujemy wyłowić ryby. Spoko, loko, dede. Uda nam się. Będzie tu prawdziwy połów, prawdziwy połów, prawdziwy połów. Wiecie co? Największym plusem tego, że tu są te questy i w ogóle to, że dodaje takiego klimatu, ciekawiej świat w ogóle działa i wygląda, wiecie o co chodzi. To jest ogromny plus jak dla mnie. No dobra, zobaczymy, co nam się tu wyłowi. Rybeczki. Są to jakieś ryby? Czy tą zamarzniętą tonią jest tak źle, że nawet ryb nie ma? Dede, spokojnie, znajdą się jakieś rybki. Tu na pewno musi być coś, co jeszcze żyje i byłoby w stanie złapać na chrapkę. O! Mamy, ale to nie jest to, co chciałem. Ale mamy experience, tyle dobrze. I sobie w ogóle też trzeba będzie w wolnym czasie dodać trochę do punktów doświadczenia. Pod którym przyciskiem właśnie były tylko o, i, pod i. 7 poziomów, panie. Chance to retrieve arrows, okej.
Evasion chance, projectile evasion. Okej. Okay. Czyli mamy full w łowce. Dobra. I co my tu dalej mamy, jak pójdziemy? Okej, okay. Czyli mamy w evasion jakiś, projectile damage, czyli że od strzał mniejszy, mniej dostaje i szansa na zwrócenie strzały. Także to też jest spoko. Bo jest taki moment, że nie chce się człowiekowi robić strzał, więc wiecie, jest, jak jest szansa, że dostanę z powrotem strzały, to plus. Dobra. Muszę przyznać, że jest problem z łowieniem. Mam na razie trzy ryby, ale te ryby nawet nie należą do mnie. Więc to jest trochę częściowo problematyczne. Słuchajcie, macie może jakieś... Może jak tak zrobię, to może będzie większa szansa, że coś złowię. Jak trochę lodu zniszczę. No chyba, że ten lód naprawdę zagraża tak łowiectwu, znaczy połowowi ryb. I mam nadzieję, że ten mój czas spędzony na tym łowieniu nie będzie zmarnowany. O, jest Salomon. Tam są Salomony, dobra. Dobra, ile? 8, panie! Takim sposobem to nam to pójdzie łatwo i szybko, dobra. Zobaczmy, gdzie tu są jeszcze jakieś Salomony? O, tu jest. I niach! I teraz pytanie, ile ich ja mam? I tu widzę, że jest jeden Salomon. W sensie coś w rodzaju... O, 9. A nie zebrałem tamtego? Zaraz zobaczę. Coś tu jest? Nie. O, tu jest. I mamy 10, zostało nam 5. Chyba u siebie w tym mam, posiadam, w sensie... Dobra, ty rybko nie jesteś mi potrzebna. Ale na pewno tego kantina sobie damy wodę. Mogę się napić tej wody? Ty, ta woda jest dobra. Na szczęście, tyle dobrze. Już się bałem, że będzie problem z piciem jej, ale na szczęście woda ta jest czysta i zdrowa. Także wiecie, plus. Sorry, musiałem sprawdzić ile minut, bo w sumie by się przydało powoli kończyć. I najwyżej tego questa dokończymy jutro. Znaczy, wiecie, w kolejnym odcinku. Bo łowienie ryb to nie jest jednak łatwa fucha, patrząc na to, ile tego lodu jest. A nie chcę, żeby odcinek to było głównie robienie questa z łowieniem ryb. Tam z połowy ryb, także wiecie, o co chodzi. Ale miło. O, klam. Nie wiem, co z tym można zrobić, ale połowimy jeszcze. Jeszcze jedna rybeczka. Taka jedna tyciusia rybeczka i możemy sobie dać spokój. Jest jakaś rybunia? Jest rybeczka? Jest cokolwiek, to jest ryba. Ryba. Dobra, coś się złapie? Złapało się, ale to nie jest to. Dobra, chodź tu. Ryba. Ryba. I czy to jest to, co chciałem? Tak. Dobra, mamy jeszcze, brakuje nam ryb. Ale no wiecie, no nie będziemy się skupiać na samych rybach, co nie? Zobaczmy. Ile mamy minut? Chyba jest 6 minuta odcinka. Tak, 6, to będzie 22. I dobra, wiecie co? Udamy się na górę tam. Tutaj gdzieś, albo gdzieś poeksplorujemy dalej, bo to nie można tak siedzieć w jednym miejscu, panie. O! Tu są dinozaury. O. A tego to się nie spodziewał. Galena Gauntlet. Jakiś ingot. Hologram projector. Nie wiem, co to jest, szczerze powiedziawszy. Ale sobie zostawię. Jak to działa? You look like a good Joe. I co? Mogę ci jakoś ten? Okej, okay, czyli to jest jakaś rękawica. Nie wiem do czego, ja sobie zostawię. Dobra, czyli mamy jakieś rzeczy do przodu. Fajnie, fajnie.
Ale nadal nie wiem, co tu kuźwa jest. Dobra. Dobra, widzowie, myślę, że w tym lesie skończymy. Dalszą eksploracją zajmiemy się dalej w kolejnym odcinku. Także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Wesołych świąt, bo nadal są święta. Niestety on stracił czapkę, bo mu spadła. O, zaraz. O, jest czapeczka. Wesołych świąt. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciao.